Niezwykły artysta, niezwykły człowiek, pan Jerzy Beski. Mam okazję dzisiaj z nim porozmawiać tutaj w Centrum Usług Publicznych, ponieważ tutaj będą się działy niezwykłe rzeczy. Będzie trochę sztuki, ale zanim o tym, to najpierw chciałam spytać pana, bo to już tyle lat pan maluje i dalej pan maluje, dalej ma pan takie same inspiracje, czy coś się zmieniło przez te lata? Zmieniła się energia, zmienił się potencjał, mimo wszystko już jestem stary. Natomiast wciąż kontynuuję ostatnich 5-6 lat konwencje, wypowiedzi poprzez sztandary. 36 sztuk sztandarów przekazałem dyrekcji mosznej i one tam zostały zawieszone. I mam taką umowę, ponieważ to był prezent dla nich, że nie mogą tego sprzedawać, nie mają to eksponować i mam to zagospodarowane, już tą część. A resztę, niektóre sztandary, które potem zrobiłem, mają już. Już w tej chwili jest 42 sztandar w robocie. No to piękne otoczenie, bo zamek jest właściwy dla sztandaru, dla takiej sztuki. A co skłoniło pana do tego, żeby namiastkę takiej sztuki też pokazać tutaj właśnie bliżej ludzi, takich zwykłych, codziennych, przy codziennych czynnościach, czyli w Centrum Usług Publicznych? Proszę pani, to troszkę stara historia. Sprzed prawie 3 lat. Mianowicie miałem pomysł. Ja to trochę z pomnikami miałem do czynienia. Jestem współautorem pomnika w Maminowicach, w konkursach na pomnik, na przykład na Placu Wolności brałem udział i wygrałem ten konkurs i tak dalej. Więc chodziło mi po głowie rozmaite pomysły, ale szczególnie mnie interesowało właśnie kwestia pamięci zbrodni katyńskiej. I wreszcie przyszedł mi do głowy pomysł, który uznałem, że byłby żal, gdybym go zapomniał, nie wykonał. Makieta jest dokładna w skali 1:50 i ta makieta oznacza się tym, że tyle głazów surowego, nieobrobionego kamienia, takich skałek bym to nazwał, to bardziej dokładnie, tyle skałek odgrywa główną rolę w tym pomyśle na upamiętnienie zbrodni katyńskiej, tyle skałek jest postawionych, ile zostało zamordowanych żołnierzy właśnie w 1940 roku i wszystkie te skałki mają być ufundowane przez obywateli. Tu nie chodzi o zniesienie czegoś za jakąś dotację. Tu chodzi o postawienie przez obywateli głównego pola pamięci. To będzie przez nas wszystkich, ponieważ jest to nasza historia. Tak jest. A do tego pola pamięci prowadzi plac apelowy, na którym no, mogą się odbywać jakieś tam rocznice i tak dalej, jakieś wojskowe uroczystości. I ten plac apelowy jest okolony ścianami z granitowymi, wysokimi na około 4 metrów, na których będą wszystkie nazwiska tam poległych oficerów. I taka makieta będzie tutaj do oglądania już od dzisiaj. A kiedy taki pomnik? Proszę pani, to jest propozycja wolnych strzelców. Proponujemy to. Lata mijają, tamto pokolenie, które to pamiętało, już wymarło. Ja jestem na tyle stary, że właśnie doskonale to pamiętam jeszcze, więc
mi się wydaje, że jest ostatni moment, żeby o czymś takim zadecydować. Pamięć to bardzo ważna rzecz, pamięć, historia. A proszę powiedzieć, czy pan uważa, że współczesna sztuka, która zupełnie odbiega od tej, od tych czasów, kiedy byliśmy młodzi i pan i ja, czy ona będzie taka, że będzie zapamiętana? Proszę pani, sztuka od dłuższego czasu już, a na pewno koniec XX wieku, no i nasz wiek, jest w kryzysie, w przełomie, w stadium przejściowym. Trudno to określić. W każdym razie te projekty, które są, to są albo dla milionerów i wielkich bogaczy, bo są bardzo ambitne i ogromne, albo są zbyt oderwane od treści aktualnych w technikach, no, które są jeszcze niezbyt powszechnie akceptowane i rozumiane, w pomysłach oryginalnych. Właściwie trochę to jest zabawa, sztuka dla sztuki, a ja się trochę teorią też interesuję, więc w Polsce niestety, która jest dość zapóźniona, jeżeli chodzi o kultury i sztuki Zachodu, to niestety przeważa kopiowanie amerykańskich ekstrawagancji i rozmaitych pomysłów. Jeśli chodzi o mnie, to sztandary, jak to sama nazwa wskazuje, wszystkie są tematyczne. Sztandary, dlatego wybrałem tę formę, że sztandar to jest od razu sygnał, że chodzi o coś. Abstrakcja, czyli kierunek, który też pan uprawiał, można powiedzieć, to jest taki kierunek, gdzie czasami ludzie się zastanawiają, co stanowi o tym, że ten obraz jest właśnie tak wyjątkowy. Mówimy o abstrakcjonistach, ponieważ czasami nam się wydaje, że to jest właśnie zbiór kresek, kropek, jakichś mazów pędzlem i że teoretycznie moglibyśmy taki obraz sami zrobić, ale nie, tu chodzi o coś więcej. O co tak naprawdę chodzi w tej sztuce abstrakcyjnej? Obojętnie, czy abstrakcyjna, czy każda inna konwencja, wtedy się liczy, jest wartościowa, jeżeli tam jest wpisane w jakiś sposób magiczny, wprowadzone bardzo osobisty i jedyny w swoim rodzaju przekaz. Tak jak w muzyce, wiadomo, że zachwycamy się od wykonaniem pewnych utworów, a innym wykonaniem tych samych utworów się nie zachwycamy. Więc to coś artysta czy twórca dodatkowego daje, co inny nie może tego już powtórzyć, tylko musi nowego coś własnego dać i tak dalej, i tak dalej. To jest w każdym razie, w każdym wypadku wcielenie jakichś pięknych, bardzo osobistych emocji. Sztuka to zlepek emocji artysty. Ważne, żeby te emocje również były dla nas wyczuwalne, a sztuka ma to do siebie, że też wywołuje w nas wszystkich jakieś emocje. Może państwo zdecydujecie się, żeby przyjść tutaj do Centrum Usług Publicznych i zobaczyć tę niezwykłą makietę fantastycznego pomnika, który mógłby powstać, jeśli państwo czuliby wywołane emocje przez ten pomnik i chcieli dołożyć do niego cegiełkę, więc wszyscy serdecznie tutaj zapraszamy do Centrum Usług Publicznych do obejrzenia niezwykłej makiety pomnika ku czci pamięci katyńskiej wykonanej przez fantastycznego opolskiego artystę pana Jerzego Beskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.